3 lata jest dzisiaj okresem przejściowym, który ma pomóc ustabilizować po pierwsze sytuację w klubie, po drugie pozwolić mu na tym terenie trenować i po trzecie spłacić to zadłużenie, którego dzisiaj klub ma i które uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie. Może nie wytrzymać tego czasu i może się rozpaść. W ciągu 3 lat dzierżawy Skra nie jest w stanie znaleźć inwestora, który zgodziłby się wyremontować stadion. Potrzebuje minimum 20-30 lat, a na to miasto stołeczne Warszawy nie zamierza się zgodzić. Ale od początku. W styczniu minionego roku sąd apelacyjny wydał korzystny wyrok dla miasta w sporze z irlandzkim inwestorem Global Partners. Wyrok, który oznaczał, że Skrze nie zostanie przedłużone użytkowanie wieczyste. W listopadzie tego roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez Irlandczyków. To oznacza upadek warszawskiego sportu. Klub z 95-letnią tradycją przestałby istnieć, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak się nie stanie. Stołeczny magistrat chce wydzierżawić obiekt klubowi na 3 lata. Z kolei irlandzki inwestor chce zaskarżyć ratusz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W tej chwili jesteśmy po spotkaniu. Klub ma złożyć taki wniosek dotyczący właśnie 3-letniej dzierżawy terenu, tak aby mógł nadal z tego terenu korzystać, użytkować go i prowadzić tam działalność sportową, co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia. Propozycja dzierżawy do 3 lat blokuje tutaj w zupełności rewitalizację tego obiektu. Miasto motywowało przejęcie gruntów klubu w absurdalny sposób. Miasto nam zarzucało niewypełnianie umowy ze względu na te nieszczęsne baseny, które też przypominam, że nie zdegradowały się z naszej winy, tylko po prostu ekonomia i też brak pomocy ze strony miasta. Prezes RKS Skra Warszawa zastanawia się, czy miasto zbuduje obiecane hale sportowe, akwaparki, baseny otwarte, o których tak głośno mówiło. Kaliszewski ubolewa, że ratusz nie dał mu zrealizować planów modernizacji obiektu. Mieliśmy tutaj wizję modernizacji tego stadionu, nawet druga była wizja wyburzenia i zbudowania od początku nowego stadionu, oczywiście w kooperacji z konserwatorem zabytków, który by miał nad tym pieczę. Skra ma duży problem. Miasto wprowadziło do klubu komorników. Jeśli nie odstąpi od swoich roszczeń, obiekt zniknie z mapy Warszawy. Ratusz biednej Skrze nie zamierza odpuścić, choć historia pamięta szczodrość magistratu. Kilka lat temu ratusz wybudował najbogatszemu klubowi piłkarskiemu w Polsce Legii Warszawa stadion. Uwaga, stadion za publiczne pieniądze. Musimy pamiętać o dużym zadłużeniu i musimy pamiętać o działalności statutowej bieżącej. Zastępca prezydenta miasta Jarosław Jóźwiak twierdzi, że ratusz na razie nie może pomóc. Kluby, które zalegają w stosunku do miasta z należnościami finansowymi, nie mogą korzystać z dotacji miejskiej, dlatego że jakby nie możemy udawać dotacji komuś, kto jest naszym dłużnikiem. Czy komornicy opuszczą Skrę? To właśnie zależy od sytuacji. Skra ma również w tej chwili przedstawić całościowo sytuację swoją finansową, ma wskazać, jakie ma zaległości i będziemy szukali sposobów do tego, aby z tych zaległości wyjść. I to jest druga konkluzja naszego spotkania z panem prezesem. Ekonomia mówi jedno, prawda? Nie stać nas na sport wyczynowy i ten sport wyczynowy pewnie będzie się rozchodził. Oby nie, bo na obiektach Skry trenują potencjalni uczestnicy Igrzysk w Rio de Janeiro.